Witam Was kochani, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś nietypowo jestem w Azji Centralnej, konkretnie jestem w Kirgistanie. Przylecieliśmy już tutaj wczoraj, ale nie obyło się bez wielkich problemów. O, tutaj są moje dzieciaki. Tak na dobrą sprawę, żeśmy w tej chwili dopiero zaczęli cokolwiek tutaj zwiedzać, z tego względu, że podczas trasy zginęły nam walizki, także byliśmy bez... Halo, koleżanko. Co ty tam chcesz powiedzieć do kamery? Zginęły nam walizki, słuchajcie. Cały dzień żeśmy się dzisiaj szarpali, nie wiadomo było gdzie zostały. Czy zostały w Dubaju, czy zostały w Polsce. Wreszcie praktycznie po 26 godzinach doleciały do nas, także ulżyło nam. Już zaczęliśmy tutaj biegać po sklepach nerwowo i rozglądać się za ciuchami dla mnie, bo jak wiecie, to nie jest takie proste kupić sobie takie ciuchy na takiego wielkiego typa. W tej chwili jesteśmy w samym centrum Biszek pod statuą Manas Statue. Tak, jest taki skwer tutaj, plac, za mną jest filharmonia. Dlaczego tutaj jestem? No bo tak na dobrą sprawę każdy by powiedział, kto jeździ w takie rejony świata. Jeździmy tutaj, ogólnie jestem z całą rodzinką swoją, jeżdżę w takie miejsca z tego względu, że taką turystykę konwencjonalną, czyli takie kraje, gdzie praktycznie się jeździ zawsze turystycznie, to już żeśmy przerabiali nieraz. Teraz szukam raczej takich destynacji nietypowych. Być może też uda mi się tutaj spotkać z Polonią, która tutaj mieszka. Na pewno to nie będzie tyle ludzi jak w Dubaju, czy w Tajlandii, czy w Egipcie. Tutaj jest tej Polonii zdecydowanie mniej. Ale może ktoś się zdecyduje opowiedzieć tutaj parę swoich historii, jak tutaj się żyje, co tutaj Polacy robią. A jeszcze nie powiedziałem, dlaczego tutaj jest, jeden powód jest, dlaczego jeszcze tutaj jestem. Zawsze Azja Centralna była takim moim marzeniem, żeby tutaj dotrzeć, z tego względu, że mój dziadek w latach, myślę, że 60. objechał całą Azję Środkową tutaj samochodem. Pamiętam, widziałem to wszystko na zdjęciach. Co tam, koleżanko, chcesz? Chodź, taty. No i w każdym razie chciałem powtórzyć to wszystko, chciałem to zobaczyć. Już kiedyś miałem takie podejście, miałem to robić motocyklem, ale się nie udało, nie udało mi się tutaj dojechać. Urodził się tutaj mój syn i stwierdziłem, że no niestety rodzina jest ważniejsza. No w tej chwili już mogę sobie na to pozwolić, że podróżuję z całą rodziną. Ogólnie jak tutaj jest, słuchajcie, no bardzo mocno zaskoczył mnie ten kraj. Jest bardzo mocno cywilizowany. Myślałem, że wjedziemy w kraj, który jest kompletnie odizolowany od turystyki, a tutaj wcale tak nie jest. Jest hotel na hotelu. Bardzo dużo, bardzo dobrych restauracji za różną, w różnej, bardzo ładnie. W różnym przedziale cenowym, od bardzo tanich restauracji, od fast foodów, poprzez restauracje bardzo ekskluzywne, naprawdę na najwyższym poziomie. No i co, śledźcie mój kanał, wrzucę, być może mi się uda, no bo jestem umówiony tutaj z jedną przynajmniej osobą, żeby dała mały wywiad. W Biszek będziemy tylko jeszcze 3 dni, no bo to nie jest miejsce, w którym bym chciał tutaj spędzić całe wakacje. Później przesuwamy się troszeczkę dalej w takie bardziej turystyczne miejsca i stąd będziemy lecieć do Uzbekistanu. To już nietypowa destynacja, ale myślę, że będzie fajnie i będziemy zadowoleni z wakacji. Troszkę byliśmy zestresowani na razie tymi walizkami, także jak człowiek jest w takim stresie, nie bardzo myśli o tym, żeby tutaj cokolwiek zwiedzać. Taka walka mała o życie. Dzisiaj już żeśmy się wyluzowali, także zaczynamy wakacje, słuchajcie kochani. Śledźcie mój kanał jeszcze raz, jeżeli możecie, udostępniajcie materiał gdzie tylko możecie. Zostawiajcie łapki w górę, koniecznie wciskajcie ten przycisk subskrybuj pod filmem. No i co, widzimy się kolejnym razem. No, w niedzielę oczywiście standardowy film ze znaną osobą, także do zobaczenia i pozdrawiamy. Pozdrawiamy? Tak, pozdrawiam. Pa, pa. Pa. Izabel, papa. Pa.